Przypomnę, że główna część tekstu, obszerne wyjaśnienie, jest przedstawione w 5 punktach. Pierwsze to było obszerne wyjaśnienie sensu tego, co przedstawiono w Abhidharmie, to już omówiliśmy. Wyjaśnienie czystych i nieczystych pojęć, też już miało miejsce. Teraz przechodzimy do wyjaśnienia natury Buddy, a później będzie wyciągnięcie wniosków z polemiki, czyli będziemy, co by było, gdyby tak nie było, rozważać różne inne koncepcje. I w końcu rozwinięcie pewności dzięki wyjaśnieniu esencji tekstów. Przechodzimy do wyjaśnienia natury Buddy, co do której przed chwilą powiedziano, że nie można zrozumieć znaczenia poprzez słowa, a jednak w następnym punkcie wyjaśnienie natury Buddy. Najpierw jest wyjaśnienie pokrótce. 4 linijki. Deni magang rilpa la yinten drukciu casi po rakpa yinte rere lang dzieła dragre sungpa yin. Ta niemająca przeszkód gra jawi się jako 64 właściwości, mówiąc w skrócie, a każda z nich posiada miliony właściwości. Czyli pokrótce ta natura Buddy, natura umysłu, pokrótce ma 64 właściwości. Właściwie tutaj nie ma co omawiać, ponieważ za chwilę jest to omówione dokładniej. Ale ta natura Buddy posiada owe właściwości, które są tutaj przedstawione jako 64, to są dwie grupy po 32. 32 właściwości odnoszą się do Dharmakayi. Dharmakaya to jest bezforemna kaya. Jeśli ktoś nie spotkał się wcześniej z pojęciami kayi, to wyjaśnię to w takich niezwykle prostych słowach, których... Przepraszam, mam, jak próbuję tak zacząć wyjaśniać, to mam złe skojarzenia z przeszłości. Których używam na przykład w odniesieniu dla niebuddystów, żeby im tak z grubsza powiedzieć. Wiem, że to jest nieprecyzyjne, ale daje takie pierwsze wyobrażenie, co to są te trzy kaje. A dlaczego mam takie skojarzenia? Przepraszam, może niepotrzebnie w tym kontekście, ale kiedy byłem dzieckiem, byłem zaniesiony do chrztu. A później nawet mamusia z babcią ustaliły, że co z tego, że jesteśmy ateistami, ale jakby w przyszłości chciał się ożenić, a ona będzie wymagała ślubu kościelnego, no to mu zamknie drogę. Więc żeby go uszczęśliwić, to go poprowadzimy do komunii. Ale ponieważ nie chodziłem na religię, to mnie przygotowywała zakonnica na plebanii i od razu na początku mi powiedziała, że będę prowadzony takim skróconym programem, jakim się dzieci niedorozwinięte psychicznie prowadzi. Było to niezwykle inspirujące dla młodzieńca o buntowniczym usposobieniu, ale byłem grzecznym chłopcem, zgodziłem się. W każdym razie, jak teraz mówię, że tak wyjaśnię właśnie jak dzieciom. Nie chciałem nikogo obrazić, tak? Ale co to są te kaje? Otóż Dharmakaya, czyli kaja, gdzie słowo kaja dosłownie znaczy ciało, ale nie należy tego rozumieć jako ciało, tylko jakby aspekt, stan. Kaja dharmy, czyli można powiedzieć kaja ostatecznej prawdy w tym kontekście, jest bezforemna. Powiedziano o niej, że jest samą istotą stanu Buddy. Można by tak powiedzieć, że to jest umysł Buddy. Pytała wcześniej tutaj Hania na przykład o Dharmadhatu i mówiłem, że w ten sposób opisujemy naturę zjawisk, jak teraz rozumowo dochodzimy do wniosku, czy też dowiedzieliśmy się od Buddy, że taka jest natura zjawisk. Kiedy się to urzeczywistni, nazywa się to Dharmakayą. Dharmakaya, jak powiedziałem, jest bezforemna. Nie ma kształtu, nie ma żadnych cech, jest pusta.
aspekt pustki, można powiedzieć, że jest dharmakają. I o tej dharmakai tu będzie powiedziane, że ma 32 właściwości. Ale ponieważ zwykłe istoty nie są w stanie wejść w kontakt z dharmakają, no bo ją można urzeczywistnić, nie da się jej zobaczyć, powąchać, dotknąć, posłuchać. Dlatego dla dobra tych, którzy są prowadzeni na ścieżce, z dharmakai są emanowane dwie foremne kaje, ponieważ są dwa rodzaje uczniów. Są ci zwyczajni, którzy mają zarówno grube emocjonalne splamienia, jak i subtelne zaciemnienia niewiedzy, zwykłe istoty. Dla ich dobra są emanowane nirmana kaje, a zwykle wcześniej by się powiedziało, w takiej kolejności by się omawiało, że dla tych, co już są szlachetnymi, są na stopniach bodhisattwy, przejawiają się samboga kaje. Samboga kaja dosłownie znaczy kaja cieszenia się. Nie w takim sensie, że ha, 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 hi, 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 tylko w takim sensie, bo to cieszenie się, radowanie się, to jest tak jak dosłowne tłumaczenie, a to jest tak jak, że ktoś cieszy się dobrym zdrowiem, ktoś cieszy się długim życiem, w sensie, że jest obdarzony, ona jest obdarzona tak wspaniałymi właściwościami, że jest nazywana właśnie taką kają cieszenia się, radowania się tymi właściwościami. Samboga kaje przejawiają się wyłącznie w czystych krainach. Od samboga kai uczą się bodhisattwowie, którzy są już na stopniach bodhisattwy. Te rozmaite formy, tak jak na przykład mamy tutaj Tare, mamy Chenrezika i tak dalej, to są wszystko formy samboga kai. Tak się przejawiają właśnie aktywności Buddy w tych czystych krainach. Czasem mają jedną twarz, czasem wiele twarzy, wiele rąk i tak dalej. Natomiast nirmana kaje przejawią się zarówno w czystych krainach, jak i w nieczystych. Istnieją czyste krainy nirmana kaji, przykładowo jak Szambala czy Miedziana Góra, i nieczyste, tak jak nasze światy. Nirmana kaje mogą być przez zwykłe, czujące istoty, które mają dostatecznie dobrą karmę, mogą być doświadczane, tak jak historyczny Budda był najwznioślejszą nirmana kają, ale są też rozmaite inne formy emanacji, o czym będziemy później. Wspomnę tylko, ten tekst może tak na wprost o tym nie mówi, ale znajdziemy to na przykład w naukach u Gampopy, cytaty z różnych sutr, które mówią, że dharmakaya to stan Buddy sam w sobie. Nie mylcie Buddy z foremnymi kajami. Również w sutrach Prajnaparamity, tak jak na przykład ta trochę dłuższa wersja Vajracchedika Sutra, znana u nas jako Diamentowa Sutra, Budda wręcz pyta o Subhuti. Subhuti był takim wielkim bodhisattwą, który prowadził dialog z Buddą. Czy Buddę można rozpoznać po, jak tu się będziemy uczyć, na przykład wypukłość na szczycie głowy, to po tych wszystkich cechach? Nie. Gdyby Buddę można było potem rozpoznać, to by znaczyło, że Budda jest jakimś obiektem postrzegalnym, poznawalnym. Nie, Buddę nie można po tym rozpoznać. To też są słowa, które wskazują, że stan Buddy sam w sobie to dharmakaya. Dla dobra czujących istot emanowane są foremne kaje, które są, można powiedzieć, czystą iluzją. To tak bardzo pokrótce. Ale trzeba wiedzieć, że stan Buddy, i to jest definicja dla buddystów Mahajany, na przykład w Terawadzie, inaczej dostaniecie odpowiedź, ale jak ktoś w Mahajanie pyta, co to jest Budda, to jedność trzech kai. Budda jest jednością trzech kai. Dharmakaya i emanowane z niej dwa rodzaje foremnych kai. Czasami te dwie są razem pospołu nazywane foremną kają, rupakaya. Czyli jak nie ma trzech kai, to nie używa się określenia Budda. Pamiętam, jak Tengen Rinpoche to objaśniał lata temu i ktoś zapytał, no dobrze, a co z takimi Buddami jak na przykład Dorje Sempa? Rinpoche mówi, pokaż mi. Chociaż jeden tekst, w którym jest napisane Sangdzie Dorje Sempa, Budda Dorje Sempa. Nie, Dorje Sempa jest sambogakają. Określenia Budda się używa, gdzie są trzy kaje.
A więc tak jak historyczny Budda Nirmanakaya, jednocześnie są niezliczone Sambhogakaya, jednocześnie jest przejawem z Dharmakaya. Natomiast na przykład tych pięciu Buddów, pięciu typów, pięciu rodzin też to tłumaczymy, które są formami Sambhogakaya, nigdzie nie nazywa się pięciu Buddów. To u nas, w naszym żargonie na zachodzie, tak nieprecyzyjnie mówi się Buddowie pięciu rodzin. Nie ma nigdzie Sangdzie Ringa, nigdzie w żadnym tekście nie ma Sangdzie, pięciu Sangdzie. Jest Działła Ringa, pięciu zwycięzców. Sangdzie to jest historyczny Budda. Jak jest Sangdzie Ypame, to tak. Był kiedyś Bodhisattva, który praktykował, osiągnął stan Buddy, przejawił czystą krainę. To jest taka historyczna postać. Była Nirmanakaya również. Sambhogakaya jest poza czasem i nie jest określane słowem Budda. Musi być również Nirmanakaya. Wtedy się używa pojęcia Budda. Trzy kaje zusammen. Nie ma Sangdzie Chenrezig. Chociaż jest Idam Chenrezig. Chociaż jest Pan Schronienia Chenrezig. I tak dalej. Szereg synonimów. Ok. Więc teraz przechodząc do tekstu. Pokrótce, jeszcze jedną może rzecz wam powiem, która w tym tekście nie jest tak eksplicite wyjaśniona, ponieważ nie ma takiej konieczności. Ale dla takiego szerszego poglądu warto sięgnąć też po nauki, jakie znajdujemy w ozdobie Gampopy, w ozdobie wyzwolenia ułożonej przez Gampopę. Otóż jeśli w pierwszym rozdziale mówiącym właśnie o Tathagatagarbie, o wrodzonej naturze Buddy, mówi się, że potencjał, garba, ten potencjał, tam zresztą jest kilka synonimów podanych, jest dwóch rodzajów, czy też ma dwa aspekty. Jest tak zwany potencjał naturalnie obecny. Tam to słowo potencjał jest nazywane rik. Tutaj też już raz się pojawiło, że jako synonim tego, że jest to rik. Potencjał naturalnie obecny. To odnosi się do tych właściwości, które od zawsze są, teraz już są naturalnie obecne. Zakryte zaciemnieniami, ale kiedy praktykujemy ścieżkę i w końcu te właściwości się ukażą, nic w nich się nie zmienia. Jest to porównane na przykład do tego skarbu, który jest pod podłogą u żebraka. Trzeba go tylko odkryć i zrobić z tego użytek. Co do tych dwóch rodzajów potencjału, istnieją różne tradycje komentowania tego. I o tej drugiej nie wspomnę, którą znam na przykład od Sandzie Nyempy Rinpoche. A ta, którą tutaj podam, to jest Kenpo Sultim Gyamso Rinpoche. Tak to objaśnia, że to, ten potencjał naturalnie obecny, odnosi się do Dharmakaya. W naszym umyśle już teraz są wszystkie 32 właściwości Dharmakaya, ale są zakryte i nie mogą się ukazać. Natomiast jest jeszcze drugi potencjał, drugi aspekt potencjału, który nazywa się potencjał, który manifestuje się po nagromadzeniu korzeni zasług. Potencjał, który manifestuje się po nagromadzeniu korzeni zasług. To znaczy, że jest coś potencjalnie, ale ukaże się czy zamanifestuje dopiero wtedy, gdy nagromadzi się wielką ilość zasług. Według Kenpo Sultim Gyamso Rinpoche to są właściwości foremnych kai, Sambhogakaya i Nirmanakaya. Tak jak można powiedzieć, że Dharmakaya jest esencją czy istotą umysłu, tak właściwości tych dwóch foremnych kai są potencjalnie w mowie i ciele każdej czującej istoty. Nasze ciało jest potencjalnie ciałem Buddy, ale żeby wszystkie jego właściwości się przejawiły, to musi się poprzez praktykę, poprzez gromadzenie zasług doprowadzić do tego, że one się rozwiną. Ten aspekt potencjału
jest porównywany do nasionka, z którego wyrośnie roślina, czy na przykład drzewo. Wiemy, że w tym nasieniu, niech to będzie na przykład kasztan, z którego ma wyrosnąć kasztanowiec, czy żołądź, z którego ma wyrosnąć dąb. W tym nasionku jest już cały potencjał, żeby nasionko, proszę, stało się drzewem, ale nasionko nie jest jeszcze drzewem. Musi się pojawić szereg sprzyjających okoliczności, takich jak musi być włożone do odpowiedniej gleby, musi być wilgoć, musi być ciepło, muszą być promienie słoneczne i dzięki temu nasionko rozwinie się w drzewo. Ale nie jest tak, że gleba, wilgoć, ciepło, promienie słoneczne wytworzą drzewo. Jak nie ma potencjału, nie ma tego nasionka, to same te okoliczności, same warunki nie przyniosą owocu. Jest potrzebna przyczyna i sprzyjające warunki. Podobnie w naszej mowie i w naszym ciele, tutaj na poziomie Mahajany, na poziomie Vajrayany daje się nieco różne wyjaśnienia, ale prowadzi to do tego samego, tylko mechanizm jest inaczej objaśniony. Jest ten potencjał, który poprzez praktyki odpowiednich cnót na ścieżce będzie się mógł rozwinąć, ale to nie jest tak, że praktyki wytwarzają, tak jak gleba, wilgoć i tak dalej nie wytwarza drzewa, są okolicznościami. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że właściwości Buddy nie są wytworem ścieżki, tylko na ścieżce tworzy się odpowiednie sprzyjające okoliczności, żeby potencjał mógł się rozwinąć. I to jest ten potencjał, który rozwija się po nagromadzeniu korzeni cnót. Zdradzę troszkę, co tam dalej w kryminale się będzie działo. Jeśli chodzi o właściwości foremnych kai, przykładowo każdy Budda ma tę wypukłość na szczycie głowy. W Mahajanie, i tak będzie tutaj objaśniane, to jest tak, że bodhisattva na ścieżce zawsze medytuje, że ponad głową jest guru i myśli z szacunkiem i oddaniem o swoim guru. Dzięki temu, kiedy osiąga stan Buddy, to usznisza pojawia się na szczycie głowy. To samo w Vajrayanie będzie się objaśniać trochę inaczej. Vajrayana to zaraz wplątuje do tej afery kanały, wiatry subtelnych energii i mówi się, że tak, mamy centralny kanał, dwa boczne kanały i na różnych poziomach są czakry, które się rozchodzą z centralnego kanału i ogólnie zwykle mówimy o czterech czakrach, w szczycie głowy, w gardle, w sercu i w pępku, ale istnieje na przykład tutaj jeszcze u samego szczytu głowy dodatkowa czakra, która u zwykłych ludzi zwiędła nie ma, nie przejawia się. Dopiero w wyniku praktyk, jak się oczyści, to ona się manifestuje i skutkiem jest tego, że u Buddy pojawia się usznisza, wewnątrz której jest ta czakra. Czyli objaśnia się to w inny sposób, ale praktycznie chodzi o to, że jest pewien potencjał, tylko on zamanifestuje się poprzez nagromadzenie korzeni zasług, czyli przez wykonywanie różnych, gromadzenie cnót, wykonywanie różnych praktyk pozytywnych działań na ścieżce. Ale bardzo ważne, żeby to rozumieć i pamiętać, że to nie te działania wytwarzają skutek. Są tylko warunkiem, który umożliwia, że potencjał może się rozwinąć. To są te dwa aspekty potencjału. Mówię, że istnieją też nauki, które trochę inaczej to dwa aspekty potencjału interpretują, ale to nie są sprzeczne nauki z tym. Więc teraz przechodzimy do tekstu Wyjaśnienie natury Buddy, Wyjaśnienie natury Buddy to jest trzecia część głównych wyjaśnień. Najpierw ukazanie ostatecznej natury. Krótko przedstawiono, tak, taka jest ostateczna natura. Ta niemająca przeszkód gra, to jest po prostu określenie na to, że przejawiają się właściwości Buddy, wszystkie te właściwości, które będą opisane i niemające przeszkód w znaczeniu również, że te właściwości nie mogą być w żaden sposób zahamowane, powstrzymane. Kiedy usunie się zaciemnienia umysłu, te właściwości przejawiają się w sposób całkowicie bezwysiłkowy, czy też pozapojęciowy, nie poprzez pewne pojęcia. Buddha nie układa strategii. Jak dzisiaj pójdę tam, to może zdobędę wyznawców, a jak im odpowiem to im się lepiej spodoba. Nie.
działanie ciała, mowy i umysłu Buddy jest całkowicie pozapojęciowe. Jest takim bezwysiłkowym, właśnie pozbawionym przeszkód, przejawem tego, co jest akurat potrzebne dla dobra czujących istot. I dalej jest to bardziej szczegółowo opisane. Wyjaśnienie właściwości. Najpierw właściwości dharmakayi. Te właściwości dharmakayi, a później będą właściwości foremnych kayi. Właściwości dharmakayi opisane są w 5 podpunktach. Najpierw 10 mocy, potem 4 nieustraszoności, 18 szczególnych, albo raczej teraz to tłumaczę, wyjątkowych właściwości. 10 plus 4 plus 18 wychodzi 32. 32 właściwości dharmakayi. 4 punkt. Jak to się nie przejawia, mimo że jest obecne? Czyli te właściwości każdy z nas ma już w sobie, a jednak one się nie przejawiają, mimo że są obecne. I jak to jest rozumiane dzięki urzeczywistnieniu i w oparciu o autorytet pism. Karmapa, który to urzeczywistnił, on po prostu widzi, jak jest i za swojego urzeczywistnienia pisze, albo jest tak i tak i tak. I zobaczcie, na potwierdzenie tego w takich pismach znajdujemy te same słowa. Taki jest sens tej 5 części. Więc przechodzimy do omówienia właściwości dharmakayi. Najpierw jest tak zwanych 10 mocy. Tych 10 mocy, brzmi to w dosłownym tłumaczeniu moc, ale jak zobaczymy z opisu, to jest takie znaczenie jak moc wiedzy. 10 rodzajów wiedzy, że Budda ma taką moc wiedzy o tym i o tym. Nie w sensie moc, że ma taką moc, że nawet Bruce'a Lee by pokonał, tylko w sensie moc wiedzy. Najpierw po tybetańsku. Ne dang nemin lesie dang. Namin kamdang wangpo dang. Mypa ciendang kindrowej. Lamdang samten laidmik. Nedzie drendang siłani topciu. Deten midzik si topciu. 10 mocy. 10 mocy, top ciu. Top. Niektórzy się uczą trochę słówek tybetańskich, warto zapytać. Top ciu. Ciu znaczy 10, top. 10 mocy. Wiedza o właściwym i niewłaściwym. Wiedza o działaniach i jak dojrzały. O skłonnościach, zdolnościach. Wiedza o zainteresowaniach i o wszystkich ścieżkach oraz o medytacyjnych wchłonięciach, boskie oko, pamiętanie poprzednich miejsc i wygaśnięcie. W oparciu o te 10 mocy, midzik si, powstaną 4 nieustraszoności. Co to jest wiedza o właściwym i niewłaściwym? Miałem ci jak gdzieś ściągawkę. Jest. Mam to też w zeszycie i w notatkach i nawet chyba nie aż tak źle w pamięci, ale wolę sięgnąć po... Nie, ta ściągawka nie tego dotyczy. Dotyczy tych właściwości foremnych kayi, czyli to jest na jutro. Po prostu o właściwym i niewłaściwym odnosi się do działań. Budda wie, jakie działanie przyniesie jakie skutki i dlatego może powiedzieć, jeśli to i to zrobisz, to w przyszłości będziesz cierpieć w taki i w taki sposób, ale jeśli postąpisz inaczej, zrobisz to i to, to będziesz doświadczał takich, a takich pozytywnych skutków swoich działań. W tym sensie właściwe i niewłaściwe działania.
właściwe te, które prowadzą do szczęścia, doczesnego i stwarzają okoliczności do tego, żeby wyjść całkowicie poza samsarę, niewłaściwe to te, które powiększają cierpienie. Budda ma całkowitą wiedzę. Więc jeśli ktoś urzeczywistnił dharmakaję, posiada taką wiedzę, że może zimno, nie? A nie na auto? Wentylator najlepiej na auto. I na 23 stopnie. Dalej, wiedza o działaniach i jak dojrzały to znaczy o tym, to jest, Budda posiada całkowitą wiedzę o tym, jakie działania w przeszłości doprowadziły do tego, że teraz na przykład jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Mówi się, że Budda posiada nawet wiedzę, jakie działania doprowadziły do tego, że paw ma taki, a nie inny zestaw na tych oczkach, na swoich piórach. To jest taki klasyczny przykład. Albo dlaczego gdzieś tutaj ktoś ma pieprzyk? Bo 500 miliardów żywotów temu zrobił coś takiego i takiego. Budda posiada całkowitą wiedzę na ten temat. Ci, którzy osiągnęli wyzwolenie, arhaci, posiadają ograniczoną wiedzę. Na przykład mogą znać 500 żywotów istot, czy swoich, w przeszłość, przyszłość. Budda zna wszystkie. Dalej, o skłonnościach. Bo to są takie podobne właściwości o skłonnościach, o zdolnościach i o zainteresowaniach. To dotyczy czujących istot. Kiedy ktoś na przykład przychodzi do Buddy o poradę, Budda wie, jakie ktoś ma wangpo, jakie ktoś ma kam, tang wangpo, tang mypa. Jakie ktoś ma skłonności, to znaczy, że będzie miał zdolność do praktykowania na przykład ścieżki małego pojazdu, w której naucza się o tym, jak już wcześniej wyjaśniałem, częściowym rozumieniu pustości, kładzie się szczególny nacisk na zrozumienie tego relatywnego aspektu prawdy, współzależnego powstawania, jak działania pozytywne prowadzą do szczęścia, negatywne do cierpienia. A więc na tym poziomie nauk szczególny nacisk kładzie się na etyczność, na wyciszenie emocjonalnych splamień. I dla kogoś są to najwłaściwsze nauki. Może być tak, że ktoś, jak miałby posłyszeć nauki o ścieżce bodhisattwy, o tym, że podjąć się wyzwolenia wszystkich niezliczonych czujących istot, dla wielu jest to zbyt przerażające. W sutrze, w tak zwanej sutrze lotosowej, Saddharma Pundarika sutrze, jest użyty przez Buddę taki przykład, że gdyby była grupa wędrowców zagubionych gdzieś na rozległym pustkowiu i widzieliby, że gdzieś miasto wyzwolenia Chen za horyzontem nie ma, nie widać, popadliby po prostu w przerażenie, baliby się. Nawet jakby przyszedł przewodnik i powiedział, wiecie, 80 kilometrów stąd, znaczy tam w sutrze nie jest powiedziane 80, ja teraz zmyśliłem, jest gdzieś tam wyzwolenie, ale żeby tam dojść, to trzeba z buta 80 kilometrów, nie mamy po drodze jedzenia, picia, też zmyślam, tego nie ma w sutrze.
no to prawdopodobnie wielu by powiedziało, nie, to ja nie dam rady, to ja tu siadam i lepiej niech tu strzeznę, bo to nie ma sensu taki wysiłek. Dlatego też taki obdarzony specjalnymi mocami przewodnik może stworzyłby taką fatamorganę, iluzję miasta wyzwolenia, które jest w zasięgu możliwości i powiedział, dobra, zobaczcie, tam jest miasto, dojdziecie. No i wtedy zachęceni zaczynają iść. Dlatego istnieje ścieżka, istnieje ta nauka Buddy, która nie prowadzi do pełnego stanu Buddy, tylko do pewnego pośredniego etapu, wyzwolenie siebie z samsary, ale jeszcze nie rozwinięcie wszystkich właściwości Buddy. Ta ścieżka, w której ktoś stawia za cel wyzwolenie siebie, od razu zakłada nawet co do poglądu, że to ja muszę być wyzwolony. Czyli jest jakieś bardzo subtelne lgnięcie do poczucia ja. Ta ścieżka pozwala oczyścić grube emocjonalne splamienia i osiągnąć wyzwolenie z samsary, ale subtelne zaciemnienia niewiedzy pozostają. Nie osiąga się w ten sposób stanu Buddy. Dopiero później ktoś musi wejść na ścieżkę bodhisattwy, zczyścić pozostałe, to jest najsubtelniejsze zaciemnienia i będzie mógł osiągnąć stan Buddy. Więc Budda, widząc, że są tacy, którzy nie mają takiej odwagi i takiej siły, żeby wejść na tę ścieżkę, będzie ich nauczał pierwszego obrotu koendarmy. Są tacy, którzy są w stanie pojąć drugi obrót koendarmy, ale nauki trzeciego obrotu koendarmy są dla nich za trudne i przerażające. I są tacy, których Budda naucza trzeciego obrotu koendarmy. Są tacy, których naucza również Tatr, które mają pogląd oparty na właśnie tej naturze Buddy, ale używają wyjątkowo zręcznych metod, zupełnie inne jakby podejście do sposobu praktykowania ścieżki, do metody praktykowania. Także Budda posiada całkowitą wiedzę o tym, kto ma jakie, można powiedzieć też predyspozycje, skłonności w znaczeniu predyspozycje i będzie nauczać każdego właśnie tak, jak powinien nauczać. Jeśli my dostaniemy jakiegoś pacjenta, to wydaje nam się, że te nauki powinny być dla niego dobre i może trafimy, a może kogoś zniechęcimy. Różnie to bywa. Budda posiada tę wiedzę o predyspozycjach, o zdolnościach, wangpo po tybetańsku. Zdolności to odnosi się do tego, że są wybitne jednostki, są zdolne i zwyczajne. Wybitne mogą dostać od razu, bo są wybitne, bo w przeszłych żywotach nagromadziły wiele zasługi, mądrość, mają wielkie oddanie, zaufanie i mogą dostać takie nauki, które w taki, można powiedzieć, drastyczny sposób, bardzo gwałtownie będą prowadzić do rozwinięcia wyrzeczenia, do porzucenia lgnięcia do samsary, wprowadzenie w naturę Buddy, ale są tacy, którzy nie mając takich zdolności, jak posłyszą tego rodzaju nauki, to będzie dla nich jak trucizna. To będzie dla nich przeszkodą. Potrzebują bardzo stopniowego kroczenia. To wangpo odnosi się właśnie do tych zdolności zwyczajnych, zdolnych i wybitnych. I wreszcie mypa. Mypa to wiedza o zainteresowaniach. Zainteresowanie. Słowo mypa oznacza, że ktoś ma taką zdolność do poświęcenia się z radością i bez reszty czemuś. Tak jak na przykład młodzież ma mypa do gier komputerowych. W naszych czasach miewała mypa do gdzieś tam biegania, jeżdżenia na rowerze, grania w piłkę. I w tym przypadku Budda posiada tą wiedzę na temat tego, jaki rodzaj praktyki trafia na czyjeś właśnie uwarunkowania z poprzednich żywotów, że spotkając ten rodzaj nauk rozwinie takie radosną skłonność do poświęcenia się całkowicie tej praktyce. Pamiętam, jak to było inspirujące obserwowanie, jak Chabdzie Tenga Rinpoche, kiedy ludzie przychodzili do niego po poradę, jaką praktykę wykonywać. Jak rozmaite, nie tak, że jedna sztampa, u nas w szkole to wszyscy muszą przejść najpierw to, potem to, tylko jak rozmaite podejście do różnych ludzi. Jednemu staraj się być dobrym człowiekiem, czasem powiedz trochę o Mani Pemehung. Innemu, ty to, znam takiego, co wszedł i zapytał
brałem udział w tym jako tłumacz i jednocześnie tak, co wszedł i no, chciałbym się tak w pełni poświęcić darmie, ale nie wiem jak zrobić. Jutro przychodzisz po ślubowania mnisie. Prosto, pach. Tego rodzaju też. Komuś na odosobnienie, świetny pomysł. Nie, to nie dla ciebie, ty lepiej zajmij się, wiesz. Twoja, na przykład pamiętam takiego lekarza, który mówił, nie, to jest twoje nędo, praca dla innych, pomagaj innym z dobrą motywacją, bądź dobrym lekarzem, to jest twoja ścieżka darmy. Komuś innemu jeszcze coś innego. Nie mają wszyscy takich samych predyspozycji i tych właśnie, tych mypa zainteresowań. Nie będą wszyscy intelektualistami uczonymi, nie będą wszyscy samotnikami, tylko kontemplującymi. Nie, po prostu różne mają mypa i Budda ma całkowitą wiedzę o tych mypa, tej takiej, jak myśmy to przetłumaczyli, zainteresowaniach. Troszeczkę mało intensywnie to brzmi. Mypa to jest taka zdolność poświęcenia się czemuś tak całkowicie bez reszty. To również w potocznej mowie było, jak czasami Rinpoche przyjeżdżał i o kimś tu w ośrodku pytał, a ten co tutaj? A on to ma taką mypa do gotowania, a ten to ma taką... Dalej, i to jest wiedza, o tyle niefajne jest to tłumaczenie, że wiedza kien odnosi się do wszystkich trzech. Wiedza o skłonnościach, zdolnościach i zainteresowaniach. Więc słowo wiedza powinno być troszkę wcześniej. Przed trójką. Wiedza i dwukropek. O skłonnościach, o zdolnościach, o zainteresowaniach. Wiedza o wszystkich ścieżkach. Istnieje wiele różnych sposobów praktykowania dharmy. Budda zna wszystkie. Ma wiedzę o wszystkich ścieżkach. Jest w stanie nauczać każdego tego, co on potrzebuje. Wiedza o medytacyjnych wchłonięciach. Ogólnie mówi się, że jest nieskończona ilość różnych medytacyjnych wchłonięć. Samadhi, wchłonięcie medytacyjne. Tutaj to jest samten po tybetańsku, czyli dhyana w sanskrycie. To określa taki stan umysłu, kiedy umysł jest całkowicie pochłonięty medytacją, całkowicie wolny od rozproszenia. I ogólnie w naukach również i w Terawadzie znajdziemy w palijskich i tak samo w sanskryckich pismach o 8 rodzajach dhyany, 8 wchłonięciach medytacyjnych. 4 foremne, tam gdzie jest jeszcze jakiś taki określony obiekt, na czym się skupiamy. 4 bezforemne, ale to są tylko takie, można powiedzieć, grubsze opisy. Jeszcze do tego istnieje też światowe samadhi, więc przynajmniej o 9 rodzajach. Samadhi bywa jako synonim do dhyany. O 9 samadhi, ale faktycznie mówi się, że jest nieskończona ilość wchłonięć. Każdy ma troszkę inne cechy, inne charakterystyki. Bycie w taki czy w inny sposób wchłonięty czy pochłonięty medytacją. Budda zna wszystkie rodzaje wchłonięć medytacyjnych, ba. Nie tylko, że zna, ale jest w stanie przebywać jednocześnie. Niezliczenie wielu w stanach wchłonięcia medytacyjnego. Dalej boskie oko. Boskie oko to jest po prostu określenie na taką zdolność widzenia, gdzie się ktoś narodzi. Załóżmy, że ktoś umiera i zaczyna, ale gdzie ja się urodzę? Albo nawet po śmierci jest w stanie bardzo, Budda widzi, gdzie nastąpi następne odrodzenie. Pamiętanie poprzednich miejsc to jest oczywiście pamiętanie wszystkich tych poprzednich miejsc, gdzie się ktoś narodził. I to dotyczy nie tylko poprzednich żywotów Buddy, ale poprzednich żywotów wszystkich poprzednich istot. I wreszcie 10. Wygaśnięcie. Budda ma całkowitą wiedzę o tym, że wygasły wszystkie trucizny umysłu, wszelka niewiedza,
ułuda przyczyny samsary, po prostu widzi, wygasło, skończyła się samsara. I w oparciu o te 10 mocy, to jest tak, że dlatego, że jest 10 mocy, to z tego wynika, i też mówię, że nie chodzi tu o następstwo czasowe, tylko o następstwo logiczne, że ponieważ jest to, to jest to. W oparciu o to powstają cztery nieustraszoności. Budda jest obdarzony czterema nieustraszonościami. Cikin dziangciub netin dak lamdang goktin cymeni dziude maczyl ciaciome. Nie, to już jest do następnego. Tu faktycznie są w dwóch linijkach, właściwie dwie i pół, bo koniec poprzedniej, gdzie w oparciu o te 10 mocy topciu ciopciu deten midziksi cikin dziangciub Netindang, Lamdang, Goktyn, Cymeni. Jakie to są cztery nieustraszoności? Przebudzenie wszystkich darm, nauczanie tego, co powstrzymuje, ścieżka i ukazanie wygaśnięcia, czyli ukaśnięcie. Ukazanie wygaśnięcia są niepodważalne. Co dosłownie znaczy niepodważalne. Co to oznacza? W oparciu o te 10 mocy, czy też można powiedzieć takiej mocy wszechwiedzy, mocy wiedzy o tych 10 rzeczach, o których powiedziano, że one zostały całkowicie w pełni urzeczywistnione. W oparciu o to powstaje nieustraszoność w dawaniu nauk, poprzez które zatrzymuje się przeszkody dla innych. Tutaj jest też przebudzenie wszystkich darm. Przepraszam, najpierw... Przebudzenie wszystkich darm, to znaczy Budda ukazuje nauki, które prowadzą do obudzenia się wszystkich właściwości. Do obudzenia się wszystkich właściwości Buddy. Co to znaczy, że jest to niepodważalne? To znaczy, że Budda nie ma wątpliwości, aha, czy jeśli będę nauczał, że trzeba rozwinąć takie i takie właściwości, że one faktycznie będą w przyszłości rozwinięte, ale może to jest dobra metoda, a może nie. Może jednak moi uczniowie potrzebują czegoś innego. Nieustraszoność znaczy, że nie ma żadnego wahania się, żadnych wątpliwości co do tego. Również to samo jest interpretowane inaczej. Pamiętam na przykład z nauki jego świątobliwości Dalaj Lamy, że Budda nie boi się żadnej krytyki ze strony kogoś, kto by przyszedł, tak jak przychodził na przykład jego kuzyn Devadatta i mówił, nie, 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 słuchaj, to czego nauczasz, to nie jest właściwe. Devadatta był takim popadającym w skrajności uczniem. To nie jest tak, że on był zwykłym człowiekiem. Devadatta faktycznie przez praktykę wchłonięcia medytacyjnego osiągnął różnego rodzaju moce psychiczne. Był w stanie ukazywać różnego rodzaju, na polski to tłumaczymy magiczne moce czy cuda, takie niezwykłe zjawiska, dlatego był w stanie pociągać za sobą różnych uczniów, bo pokazywał, że jest gość. Ludzie się biorą na takie właśnie, takie bardzo widzialne, namacalne rzeczy, że da się coś zobaczyć, że on ma władzę nad tym, ma takie moce, ale zawsze popadał w skrajność, taką skrajną ascezę, skrajne wyrzeczenia i ciągle dostrzegał błędy w tym, czego nauczał Budda. I ciągle krytykował Buddę i udawało mu się nawet odciągnąć część uczniów, jak się słyszy o tych 5 najgorszych uczynkach, jak na przykład odciągnięcie uczniów od Buddy, spowodowanie dosłownie mówiąc schizmy w sandze. To dotyczy właśnie tego, że od Buddy odciągał jakąś grupę uczniów.
No i miał takie zarzuty, że Buddo, nie nauczasz we właściwy sposób, bo przecież to i to i to i mógł wyciągać nie wiem jakie argumenty i popierać to własnym doświadczeniem. Budda nie miał najmniejszych wątpliwości, że takie jest właściwe ukazanie tego, co powinno się rozwinąć, taką i taką ścieżką powinno się kroczyć. Na tym polega właśnie też nieustraszoność Buddy, że on po prostu wie i nie ma obaw, czy to jest właściwa wiedza, czy nie, i nie boi się żadnej krytyki, żadnych zarzutów. Drugie to jest nauczanie tego, co powstrzymuje. To znaczy jest nieustraszony w dawaniu nauk, przez które zatrzymuje się przeszkody u innych. Przeszkody i wszystko to, co prowadzi do cierpienia. Bo z kolei, kiedy Budda naucza, że na przykład takie i takie działania są niewłaściwe, jak chcesz osiągnąć wyzwolenie, to powinieneś ich zaniechać, to też możemy popaść w taką skłonność. A wiecie, teraz współcześnie to jest takie coś tam niepopularne, może powinniśmy zmienić trochę nauki Buddy, no bo tak wszyscy mówią, że nie, z tym to nie ma problemu, prawda? I mamy takiego rodzaju czasem wątpliwości, a czy to na pewno tak? Budda jest całkowicie wolny od tego rodzaju wątpliwości. Takie i takie działania nie są właściwe. Należy je powstrzymać. Nie wiem, czy sięgać po przykłady tego rodzaju rzeczy. Ja sam w życiu spotykałem szczególnie zachodnich nauczycieli, którzy byli skłonni część nauk darmy tak jakby po prostu odciąć, odsunąć, lepiej nie wspominać, no bo i tak wszyscy to robią, i tak jest popularne i tego, no i sobie zniechęcimy. Ważniejsze, żeby mieć wielu wyznawców, niż żeby nauczać zgodnie z tym, czego nauczał Budda. Nie wierzysz w to? No nie, no bo bardzo łatwo, oczywiście, że trzeba sobie, Asia mówi, że nie wierzy w to, że nie, bardzo łatwo sobie przecież wytłumaczyć w ten sposób, że to na pewno nie jest istota nauki Buddy, tylko są kulturowe naleciałości i musimy oddzielić tą kulturę azjatycką i zostawić tylko to, co jest naprawdę ważne, a naprawdę ważne, żeby być szczęśliwym, tu i teraz mieć radochę. Tak? Co tam przyszłe żywota. Więc nauczanie w tego, co powstrzymuje negatywność, co powstrzymuje cierpienie. Nie tylko Budda ma nieustraszoność, ale też nie boi się po prostu żadnej krytyki czy żadnych takich poglądów, które mogłyby się temu przeciwstawiać. Dalej nauczanie ścieżki. I to też w tym sensie, nie tylko co do ścieżki bodhisattwy, ale Budda wie, że przeszedł ścieżkę. Wie, że to całkowicie przeszedł i nie ma wątpliwości. Ktoś może mówić, nie, ty nie osiągnąłeś wszystkiego. To tak jak kiedy pod drzewem Bodhi Budda osiągnął przebudzenie i Mara. Mara tak naprawdę to jest jeden z tych potężnych bogów sfery foremnej, ale zazdrosny o to, że jak to ktoś może opuścić samsarę? Przecież ja rządzę, ja mam tą władzę, wszyscy mnie słuchają, ja jestem tym bogiem, jak ktoś może opuścić samsarę? I w szczególności Dicipu, Devaputra Mara, czyli Mara, syn bogów, tak ma na imię. On szczególnie się zajmuje tym, żeby nikt nie uciekł z samsary, spod władzy Mary. I on wówczas, ale też z całą armią pomocników, co próbowali Buddę najpierw przed przebudzeniem powstrzymać, prawda, to jest sławne te historie, jak wysyłał i armię demonów, i wysyłał te piękne swoje córki powabne, no i w końcu jak już nie uległ Budda, no to wziąć go na dumę. To jest
Nawet sposób, w jaki te kolejne doświadczenia się pojawiały, to też jest taka głęboka w tym nauka pokazująca, jakie trucizny umysłu są silne, ale też takie najbardziej oczywiste. Jak najpierw wysyłał armię demonów, żeby wzbudzić gniew, wkurzyć się na to. Najłatwiej jest wzbudzić gniew, ale też rozpoznać, aha, gniewny stan umysłu nie jest właściwy i pokonać gniew. Później bardziej subtelnie jest w nas zakorzenione pożądanie, pragnienie. Wysyłał takie córki, przed którymi żaden chłop by się nie oparł i jeszcze to, w jaki sposób go one wabiły. A to zawsze mówię tak żartobliwie, że Budda nie zachował się jak dżentelmen, bo sobie wyobraził, jak będą wyglądały na starość i pożądanie nie powstało. No ale nie, to jest bardziej taka głęboka historia, ją tak uprościłem, ale w każdym razie nie uległ pożądaniu. No i wtedy Mara, no cóż, przed tobą nikt nie dał rady ulec moim, prawda, armiom, pokusom i tak dalej, więc ty jesteś specjalny, wyjątkowy. Temu Budda też nie uległ, a strasznie łatwo na ścieżce duchowej popaść w taką subtelną dumę. Jest takie samozadowolenie. I wreszcie Mara nie mógł uwierzyć. Jak to? Jak to? Ty się wyrywasz z samsary, ty pokonałeś samsarę, ja nie uległeś mi? Niemożliwe, to po prostu to se nie da. I na to Budda wykonał ten słynny gest, który widzimy na posągu. Lewa ręka spoczywała w medytacji, prawą dotknął ziemi, mówi: tę ziemię biorę na świadka. I wtedy bogini ziemi ukazała się spod ziemi, mówi: tak, ja byłam świadkiem przez tak wiele żywotów, gromadził zasługę, działał dla dobra czujących istot, rozwinął mądrość i dzięki tym dwóm nagromadzeniom zasług i mądrości teraz osiągnął stan Buddy. Bogini ziemi to potwierdziła, ale to jest ten gest właśnie potwierdzenia, dotykania czubkami palców ziemi. I Budda nie miał wątpliwości, że przeszedł ścieżkę. Nawet Mara nie był w stanie go przekonać, że to nie koniec ścieżki. I jednocześnie w związku z tym nie ma też obaw w nauczaniu ścieżki, że to jest właściwa ścieżka do wyzwolenia. I wreszcie ukazanie wygaśnięcia. Budda po prostu wie, widzi. Wygasły wszystkie trucizny umysłu. Wygasła niewiedza, wygasło wszelkie cierpienie. Nie ma co do tego wątpliwości. I może sobie przychodzić Devadatta, Mara i milion Devadattów i Marów mówić: nie, nie, ty to nie osiągnąłeś. I różnych nauczycieli duchowych, braminów i innych. Ciekawe, czy jakby tak ktoś z nas znalazł się w takiej okoliczności, że pojawiałoby się wielu cnotliwych mężów dysponujących mocami psychicznymi, dysponujących niezachwianą, prawda, czystością duchową i tak dalej. Wszyscy by mówili: ty to jesteś na błędnej ścieżce, ty nie dałeś rady, to nie tak. Czy nasza pewność byłaby taka niezachwiana? Otóż Budda ma te cztery rodzaje nieustraszoności. Z tego powodu, ponieważ ma te cztery nieustraszoności, z tego powodu ma 18 wyjątkowych właściwości. I tu już tylko powiem, bo dzisiaj ich nie omówimy, że nazywane są wyjątkowymi w tym znaczeniu, że tylko Budda je posiada. Nawet bodhisattva na 10 poziomie nie ma tych właściwości. Trangu Rinpoche dawał taki przykład. Właśnie tak spogląda, ty już go słyszałaś 100 razy ode mnie, bo zawsze ten przykład cytuję, bo jak go Rinpoche powiedział, Mahapandita Trangu Rinpoche tak powiedział, znaczy, że tak jest. A jak zacznę zmyślać swoje przykłady, to może, ale chyba raczej nie, a kto wie. Rinpoche dał ten przykład, że powiedzmy, bodhisattva na 10 stopniu, czyli już prawie Budda, może się zdarzyć, że będzie szedł, na przykład niekoniecznie przez trawę, tylko nawet przez nasze podwórko i jeszcze mimo, że nie ma najmniejszej intencji szkodzenia nigdy nikomu, może na przykład przez przypadek rozdeptać jakiegoś owada. W przypadku Buddy wszystkie działania ciała, mowy i umysłu są właśnie takie.
nie zdarzy się nic przypadkowego, że Budda przypadkiem coś strąci, przypadkiem kogoś, nie wiem, zrani i tak dalej. Wszystko jest właśnie tak, ponieważ wypływa to z tej czystej natury Buddy, wypływa to z tej czystej wszechwiedzy. Dlatego takie właściwości 18, o których będzie tutaj mowa, nazywane są wyjątkowymi, bo są wyjątkowe, tylko Budda je ma. Nie mają nawet najwięksi bodhisattwowie. To dzisiaj poprzestaniemy na tym. Jak chcecie, 2-3 pytania, jeszcze jest czas dzisiaj. Nie. Limit pytań na osobę. Nie ma? Ale limit pytań na osobę. Ostatnio jak zadawałeś pytanie, mówiłem, że dziś masz już tylko jedno pytanie. I ono już padło. Dobra, dzisiaj ostatnie, jutro masz 2 pytania. Także dobrze przemyśl. Pytanie, co to jest wszechpodstawa? Czy wszechpodstawa to jest alaya, czy to jest natura Buddy? W dosłownym tłumaczeniu kin shi równa się wszechpodstawa, kin shi po tybetańsku, alaya w sanskrycie. Więc jeśli pytasz o znaczenie słowa, to wszechpodstawa znaczy alaya. Natomiast ten tekst wyjaśniał, że jest tu wiele nazw na to, że inną nazwą może być kam, czyli ten taki pierwiastek, coś, z czego wszystko jest zrobione, że może być to nazwane esencją Buddy, czy naturą Buddy, może być to nazwane wszechpodstawą, czyli alają, może być to nazwane i tak, i tak, i tak, jest wiele nazw. I wiem, w przerwie mówiłeś, ale jak to przecież Kempo powiedział, że alaya jest tylko do 10 stopnia bodhisattwy. Faktycznie w tekście trzeciego karmapy o namsie i yesie jest powiedziane, że na końcu 10 stopnia poprzez vajra samadhi alaya jest oczyszczona i przejawia się jako dharmakaya. Ale może przeoczyłeś, iż wcześniej wspominałem, że wyrazy, nazwy nie są tym, co określają. I ten sam wyraz może być użyty na różne sposoby. I wspominałem, że na przykład w modlitwie Mahamudry trzeci karmapa używa alai jako synonimu tego umysłu samego w sobie i modli się, aby urzeczywistnić alaję. Jest to wtedy jako synonim wszechpodstawa, jako synonim natury Buddy. W różnym tekście może być to użyte w różnym kontekście. Więc ponieważ to pytałeś na wykładach o namsie yesie, to Kempo udzielił ci odpowiedzi zgodnie z tamtym tekstem. Jakbyśmy studiowali modlitwę Mahamudry, to tak, alaya to jest to, do czego dążymy. W tamtym tekście alają jest nazwany ten nieczysty aspekt, jedna z 8 świadomości, które trzeba przemienić na mądrości. Nie chwytaj słów, lecz ich znaczenie. To przy tym pierwszym spotkaniu Gampopy z Milarepą. Właśnie Milarepa też w podsumowaniu powiedział, jeśli chcesz dzierżyć, być dzierżycielem tronu Kagyu, nie tronu w sensie dosłownym, tylko w sensie to urzeczywistnienie, doświadczenie i urzeczywistnienie chcesz przejąć, to nie chwytaj słów, lecz ich znaczenie. Tak? A jeżeli chodzi o boskie oko, to znaczy, że bogowie też widzą, gdzie się odrodzą? Tak, bogowie widzą, gdzie odrodzą się wszyscy ci, którzy są poniżej nich. Nie widzą wyższych bogów, no bo bogów jest wiele poziomów. Nie widzą wyższych i równych sobie, ale widzą niższe istoty. Więc tacy bogowie jak Indra na przykład widzą, gdzie każdy z ludzkich istot się odrodzi. Czy zwierzęta. Ale gdyby człowiek miał się odrodzić wyżej, to... Jest człowiekiem. Ale jeśli miałby się odrodzić wyżej nich, myślę, że to takie proste. Tak. Rodzaje wchłonięć medytacyjnych, foremne i bezforemne, jakie to są? Oj, z pamięci ci nie powiem, jakie to są te foremne i bezforemne, wszystkie te nazwy.
Ogólnie wiem, kiedyś jak się derawadą na początku zajmowałem, to trochę o tym czytałem. Są na ten temat teksty Mahajany i wiem, że jakbyśmy byli w tradycji Gelugpa, to byśmy to bardzo studiowali i się uczyli, a u nas jakoś tak uczeni to studiują. Na przykład kto studiuje Abhidharma Kosie, to poznaje. W większości nie, bo w tradycji Mahamudry są inne podziały, inne nazwy na te różne wchłonięcia, stany wyciszenia. Jest trochę inne podejście dydaktyczne, powiedzmy. I to jest z takiej ogólnej wiedzy z Sutrajany, a w Mahamudrze raczej... Jak ktoś jest uczonym, zapytałbyś Kempo Isunga, to ci z pamięci przerecytuje. Ale bezpośrednio do naszej praktyki nie musimy tego znać. Czyste krainy Nirmanakayi. Czy mógłbym o tym więcej powiedzieć? Dużo nie powiem, bo nie byłem tam, biletów nie sprzedawali, ale Nirmanakaya oznacza, że jest to coś takiego, co jest postrzegalnego naszymi zmysłami. Czyli tak jak można powiedzieć, takie fizyczne miejsca, są to czyste krainy, to znaczy, że żeby tam się dostać, trzeba wielkiego nagromadzenia zasług. Na przykład taka Szambala, jest wiele opowieści o nich, które dla nas brzmią po prostu jak jakaś taka mitologia, że jest gdzieś tam na północy taka kraina, ale jak ktoś nie ma takiej dobrej karmy, żeby tam się dostać, nie ma takiego oczyszczonego postrzegania, to przechodzi obok i tego nie widzi. Aczkolwiek są przykłady, tak jak są opisywane w Tantrze, Kala Chakra, ale i w różnych innych źródłach, opisywane właściwości tej krainy. Na przykład jest opis takiego owocu, którego nie ma nigdzie indziej na ziemi, tylko tam rośnie. I na przykład Mahasiddha Odziempa, uczeń drugiego karmapy, guru trzeciego karmapy, jest powiedziane, że był w tej krainie i przyniósł taki owoc i przez stulecia był podawany przykład, że ten owoc zawsze tam w klasztorze leży, masz aż do gdzieś tam XIX wieku, pewnie do rewolucji kulturalnej. Masz książki, teksty tybetańskie, no każdy może iść i zobaczyć, no to jest i zobaczcie, taki owoc, którego nie ma na ziemi, nikt takiego nigdy nie widział, bo to jest owoc z tej czystej krainy. I o tej Szambali to wiele bardzo ciekawych opowieści. Ogólnie mówiąc, jest taka przepowiednia, bo tam są tak pochłonięci praktyką Kala Chakry, że zapomnieli o Bożym świecie i tylko się zajmują tym, że nawet nie zauważą, jak kiedyś po wielkiej, to są takie legendy teraz, legendy, powieści, przy czym akurat u Chińczyków masz takie powieści o takiej specjalnej, ukrytej krainie, która jest na zachodzie. W Indiach i automatycznie do Tybetu o takiej krainie, która jest na północy. W Persji i w tych regionach było o takiej krainie, która jest na północnym wschodzie. Taki przypadek akurat. I wszystkie mają bardzo podobne wątki, że w przyszłości będzie taka wielka wojna wśród ludzi na ziemi, taka wojna dobrego ze złem i dobra strona i zła i będą strasznie walczyć i spustoszenie i już w dalekiej przyszłości, nie bójcie się, nie za naszego życia. I już będzie tak, że ludzie po prostu będą cierpieć wszyscy i pojawi się taki władca, który zakończy wojnę, zjednoczy wszystkich, tylko że to będzie władca tyran, taki despota, który będzie miał manię władzy taką, że nie będzie mógł znieść tego, że jeszcze gdzieś jest na ziemi coś, co jest nie pod jego władzą. I że wtedy jego żona mu podpowie, że wiesz, jest taka czysta kraina, Szambala, i on wtedy znajdzie sposób, żeby się dostać do tej krainy i machiny oblężnicze już będą, już, prawie będą wchodzić i ci wtedy dopiero się zorientują i swoje takie przez siłę, swoje magiczne moce, będą takie magiczne, wypromieniowane armie, które pokonają złego i po tym okresie upadku będzie 1000 lat jeszcze takiego szczęścia i pokoju na ziemi, żeby Kali Yuga w końcu ostatecznie już do degeneracji poszła, ale że będzie taki jeszcze
I tam wtedy król Szambali i sam przepowiednie, że wszyscy, którzy na przykład skończą Nyndro albo otrzymali Abhishekę Kalachakry, że wszyscy się odrodzą wtedy po stronie Szambali, będą po stronie dobra. A ponieważ ten będzie miał takie magiczne oczy, moce, to nie zabijając iluś tamtych, co wojują po prostu, bo im kazali wojować, tylko przez takie pokazanie tak wielkiej mocy, że nie ma sensu, nie ma możliwości się bić. Przez to pokona tego złego tyrana i wprowadzi pokój i harmonię. Tak, tego rodzaju są powieści w micie o buddyjskim, micie o Szambali. Jak popatrzycie na hinduistyczne wierzenia, jak przyjdzie na białym koniu taki władca Kalkin, jak popatrzycie chińskie, popatrzycie perskie, wszystkie mniej więcej podobne przepowiednie. Jest książka w naszej bibliotece, Droga do Szambali, po polsku nawet. Ciekawe jako mitologia, ale może bezpośrednio w naszych działaniach tutaj to nie ma takiego zastosowania, ale to jest przykład takiej czystej krainy, czy też czysta kraina Nirmanakayi, to jest ta miedziana góra, gdzie Guru Rinpoche żywcem odszedł z Tybetu, on nie umarł, bo osiągnął siddhi długowieczności, czy też nieśmiertelności, tylko odszedł do tej krainy tych takich barbarzyńców, kanibali, żeby ich tam swoją siłą i mocą nawracać ku coraz lepszej ścieżce. I gdzieś jest w tym świecie, tylko nasza karma nie pozwala tego zobaczyć. No, tego rodzaju przypowieści są. Tak naprawdę to należy do tej drangdyn, czyli tych takich doczesnych nauk, które są potrzebne, żeby prowadzić uczniów. Nawet jak w to nie wierzysz, możesz być doskonałym buddystą i osiągnąć bardzo głębokie stopnie duchowości. To nie jest ta nedyn, ta taka ostateczna prawda, tak jak jest, tylko zręczne metody prowadzenia uczniów, co nie znaczy, że są kłamstwem. ale nie musisz w to wierzyć. Możesz myśleć, a to takie legendy. Krainy Sambhogakayi są doświadczane wyłącznie przez bodhisattwów od pierwszego stopnia wzwyż. Tym się różnią, że krainy Nirmanakayi mogą być doświadczane przez dobrych ludzi, znaczy zwykłych ludzi o dobrej karmie. Ale jeśli chodzi o na przykład Nirmanakayi, są opisy Amitabha, krainy, to jest Nirmanakayi kraina? Amitabha jest Nirmanakayi? Oj, chyba nie. Słyszałem, że spośród różnych poziomów krain Amitabha jest wyjątkowo wysoką, czystą krainą. Nie jest krainą Nirmanakayi. Buddha jest w formie Nirmanakayi jako mnich Shakyamuni, ale kraina raczej nie jest Nirmanakayi. Jak nie wejdziesz na pierwszy poziom bodhisattwy, to się tam nie odrodzisz. Też. Buddy medycyny, Amitabhy to są krainy Sambhogakayi. Można, ale jakby z chwilą można. Dełaczen ma tą wyjątkową, przez tą moc ślubowań Amitabhy, tą wyjątkową właściwość, że nawet zwykli ludzie, którzy nie osiągnęli tego urzeczywistnienia, mogą się tam odrodzić przez, są to takie specjalne trzy moce, ale dzięki tym mocom z chwilą śmierci, odradzając się tam, wchodzisz na poziom bodhisattwy. Na tym myk polega. Że jak masz gdzieś tam po śmierci coś, to stajesz taką linę, która cię pociąga, tylko to lasso bodhisattwy jest takie specjalne, że zwykłe lasso służy do zniewalania kogoś, prawda, za linę, i lasso bodhisattwy to jest taki kawałek sznurka. Jak chcesz się go uchwycić, to cię pociągnie. Jak nie ma z twojej strony chęci uchwycenia się, to wbrew twojej woli cię nikt nie pociągnie. No i wśród tych właśnie specjalnych warunków do odrodzenia się jest to straszliwe chcenie. Musisz chcieć, powiedziałaś, to straszliwe chcenie jest jednym z warunków. Czysto wyobrażać sobie tą krainę, wyobrażać ją sobie, pragnąć i rozwijać bodhicitta. Czysto teoretycznie łatwiej dostać się do krainy Amitabhy. Poza tym Karma Chagme, wielki, wybitny mistrz Karma Chagme, prawda, w XVI wieku pisał, byśmy to chyba gdzieś nawet
Namse Rinpoche, jak streszczał te nauki, tutaj chyba ten artykuł gdzieś publikowaliśmy, nie pamiętam, o tym, jak Karma Chagme mówił, że w młodości słyszał o czystej tej miedzianej górze, Guru Rinpoche'ego, pragnął tam się odrodzić, myślał, że musi zrobić wszystko, żeby się tam odrodzić. Ale jak trochę więcej postudiował, to dowiedział się, że można dzięki pewnym działaniom się tam odrodzić, ale jak nie osiągniesz czystego widzenia, to zamiast zobaczyć Padmasambhavę i cheruków wokół niego, zobaczysz tylko krwawe demony, barbarzyńców i rozwiniesz wiele wątpliwości i trucizn umysłu. To później zapragnął, już nie pamiętam, przez kilka jest tam krain, że w krainie Dakin zapragnął się odrodzić, Odzien Kacieling. I że wszystko zrobi, żeby się odrodzić w krainie Dakin. A później, że jeśli tak, spełnisz różne warunki, ale nie będziesz miał tego czystego umysłu, czystego widzenia, to zamiast Dakin zobaczysz tylko mnóstwo złośliwych kobiet obdarzonych mocami i będziesz miał przechlapane. Więc i tak dalej po kilku i w końcu dochodzi do wniosku, że w końcu zrozumiałem, że jedyne, co ma sens, to modlić się o odrodzenie w dełaczenie. Bezpieczne, najłatwiej ze wszystkich krain, najbezpieczniej.